Dzień dobry. Pff, tyle co mogę powiedzieć no to wczorajszy mecz Niemców. To e, pierwszy gdzieś tam zalążek tego turnieju dzisiaj była ta podróż autobusem i troszkę się nam wydłużyła przez problemy drogowe, ale jeszcze takiego czucia pełnego nie mam, ale mam nadzieję, że jutro w jutrzejszym meczu już e, będzie to czuć. I nasi polscy kibice na pewno dadzą nam dużo wsparcia i. I wygrany mecz. Dzień dobry. Przemek ofiara z Superekspresu. Pytanie do Piotrka. Piotrek, dwa lata temu w Rotterdamie zremisowaliście z Holandią 2-2. Wtedy strzeliłeś jednego z goli. Powiedz, jak tamten mecz wspominasz i czy to spotkanie może być podobne? A, a drugie pytanie jeszcze o ciebie. Runda wiosenna w w Twoim przypadku była mocno nieregularna i pod koniec kwietnia zagrałeś ostatni mecz w Napoli. Czy to miało jakiś wpływ na Twoje przygotowania do euro? Ten mecz to już był dwa lata temu. Na pewno dużo się zmieniło i w jednej, i w drugiej reprezentacji. Wynik był pozytywny. Jutro mam nadzieję, że wraz ze swoimi kolegami z drużyny osiągniemy jeszcze lepszy rezultat. A wracając do klubu, ja jestem dobrze przygotowany. Te dwa sparingi przed euro na pewno były dużo mi dały i też czuję po sobie, że dobrze przepracowałem ten tydzień. Tutaj dzięki trenerowi, sztabowi szkoleniowemu i czuję się dobrze i mam nadzieję, że dam dużo tej reprezentacji podczas tego turnieju. Krzysztof Pulak, Fakt. Cześć. Ja chciałem Ciebie zapytać o to, jak się będziesz czuł jako kapitan, zwłaszcza przy nowych wytycznych UEFA, gdzie jako jedyny będziesz miał reprezentować zespół, a pozostali zawodnicy będą musieli uzgadniać to poniekąd z Tobą tak naprawdę. Czy gadaliście na ten temat w zespole i w ogóle jak do tego podchodzisz? Po raz pierwszy będę miał zaszczyt być kapitanem podczas mistrzostw. Jest to wielki zaszczyt dla mnie. Jestem dumny z tego i... Tak jak powiedziałeś, zmieniły się regulamin i ja będę miał głównie prawo podejścia do sędziego i rozmawiania z nim, także nie widzę w tym żadnego problemu i jeżeli będzie taka sytuacja i potrzeba, to, to z niej skorzystam. Szymonianczyk, weszło. Piotrze, przystępujesz do kolejnego dużego turnieju. Natomiast czy czujesz, że zmieniła się trochę Twoja rola na boisku? Czy Twoja rola w... W tym stylu gry Michała Probierza będzie troszkę większa. Zawsze chcę dać maksa i jak najlepiej pomóc drużynie. Trener ma przypisaną pozycję co do mojej osoby i będę chciał dać siebie wszystko, żeby, żeby dla dobra drużyny. Piotr Bukowski, redakcja Panoramy, Telewizja Polska. Piotrze, chciałem zapytać o to, czy przed pierwszym meczem, około piłkarsko, poza tym przygotowaniem motorycznym, mentalnym, czy ty masz jakieś rytuały, coś, co pomaga ci wejść w mecz, no, szczególnie tak ważne jak pierwszy mecz na Euro? Nie mam żadnych rytuałów. Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Panie Piotrze, pytanie o murawę, bo już mieliście chyba okazję ją zobaczyć, tak? Króciutko bardzo, ale, ale pewnie się z nią zapoznaliście. Sporo się mówi, że ta murawa i w Hamburgu, i w innych stadionach nie jest idealna. Jaka jest według Pana? Jak ona wygląda? Czy da się na niej tak normalnie grać w piłkę po ziemi? Dziękuję. Z tego, co dochodziły do nas informacje, miała być w kiepskim stanie. No. Dzisiaj przyjechaliśmy, zobaczyliśmy i, i nie wygląda to tak, ale tak jak mówię, no, byliśmy w w obwówiu, nie byliśmy w korkach, nie, nie czuliśmy piłki i to dopiero jutro się okaże, jak naprawdę jest tą murawą. My name is Johan and I'm from Dutch Media, Dachblad. Pytanie o drużynę holenderską. Jak się czujesz, jak możesz sobie z nimi poradzić? Holendrzy to, to znana marka w europejskim futbolu, jest to świetna reprezentacja. Są wysoko w rankingu, ale myślę, że jutro ranking nie będzie miał tak wielkiego znaczenia, i, i, i postawimy im mocne warunki, i, i, i zwyciężymy to spotkanie. Yeah, hello. In English, please. Andrew Cawthorn from... Pytanie po angielsku. Pytanie z Reutersa. Będziesz kapitanem jutro normalnie funkcje Roberta Lewandowskiego. Jak się czujesz z jego nieobecnością jutro na wojsku? Tak jak już wspomniałem, dla mnie to jest wielki zaszczyt móc być kapitanem podczas tak wielkiej imprezy. A jednocześnie wielka szkoda, że, że Robert nie będzie mógł nam pomóc w tym spotkaniu, bo wiemy, jakim jest zawodnikiem światowej klasy i, i na pewno będzie nam go brakowało, ale też wierzę, że czy to ja, czy inni koledzy z drużyny dodamy coś ekstra od siebie i, i osiągniemy cel w postaci zwycięstwa. Dzień dobry, Mateusz Skwirawski, Wirtualna Polska. To jest Twój kolejny duży turniej, Piotrek. Zaczynałeś na Euro 2016. Powiedz, jak Ty od tamtego czasu zmieniłeś się jako piłkarz, który debutował na dużej arenie, a 8 lat później wyprowadzisz polską kadrę jako kapitan? No dużo, dużo się zmieniło na pewno. Cieszę się, że przede wszystkim będę miał ten zaszczyt, jak już wcześniej wspomniałem. Móc poprowadzić reprezentację jako kapitan. Jeszcze wspomnę Euro 2012, miałem okazję oglądać z przyjacielem w telewizji, a dziś, jutro będę mógł wyprowadzić polską reprezentację jako kapitan. Także dla mnie to jest wielka sprawa. Na pewno jestem bardziej doświadczonym zawodnikiem, bardziej świadomym i, i wierzę, że, że to doświadczenie i i ta świadomość i te moje umiejętności jutro będą widoczne i pomogą drużynie osiągnąć dobry wynik. Raz jeszcze Piotr Bukowski z redakcji Panoramy z Telewizji Polskiej. Chciałem zapytać o, o sytuację związaną z atmosferą w kadrze, bo mówimy dużo o kontuzjach, jako kibice pokładamy też duże nadzieje w związku z jutrzejszym meczem. Jaka atmosfera jest w kadrze przed tym jutrzejszym spotkaniem? Atmosfera jest bardzo dobra. Wyśmienita, bym powiedział. Kontuzje niestety zdarzają się w tym sporcie i nie mamy na to jakiegoś tam zbytniego wpływu. Także, także jeśli chodzi o atmosferę, jest ona naprawdę na, na bardzo, bardzo dobra. To było bardzo trudne, czy to było trudne e, awans, da, awansować dla Polski? Co się zmieniło od tamtej pory, kiedy Polska awansowała na euro w tej drużynie? Kwalifikacje wszyscy wiemy, że nie były e, takie jakby wszyscy... Mm, tego oczekiwali od nas, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy już na tym turnieju i zrobimy wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Te ostatnie dwa sparingi przed euro już pokazały naprawdę, że, że potrafimy grać w piłkę, że chcemy grać w piłkę i to samo chcemy robić podczas tego turnieju. OK, I don't see any other hands. OK, one more question, please. From the room. Jeszcze raz Mateusz Kwirowski, Wirtualna Polska. To tak zapytam stricte o paskę kapitańską. Jakim Ty jesteś typem kapitana? Bo też to nie jest Twój debiut oczywiście, ale jest to nowa rola w Twojej karierze, bycie kapitanem, zwłaszcza reprezentacji Polski. Czy Ty jesteś typem zawodnika, który dużo dyskutuje z sędziami, który dużo podpowiada swoim zawodnikom, który też potrafi w ostrzejszych słowach coś powiedzieć? Czy, czy może bardziej wyciszonym zawodnikiem? Ja uważam, że już jak się mecz zaczyna, to. to... Ta opaska, która daje mi możliwość rozmawiania z, z sędzią skorzystam z tego na pewno, korzystam z tego i, i tak samo pomagam też kolegom z różnymi, jeżeli e, widzę, że dany zawodnik czegoś potrzebuje, ale też oczywiście jeżeli ktoś ma jakąś uwagę do mnie, to, to, to równie dobrze może to, to zgłosić i coś podpowiedzieć. Jesteśmy 11 na, 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 na boisku. Także... Każdy z nas musi ponieść troszkę odpowiedzialność za to, co, 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 co drużyna robi w danym momencie i za wynik końcowy. Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o Roberta, no to akurat zaczął, tak jak wczoraj Państwo sami widzieli, indywidualnie trenować. Jeżeli chodzi o Karola, to normalnie brał udział w treningu, a Paweł a dzisiaj wieczorem z doktorem podejmiemy decyzję co do jutrzejszego meczu. Dzień dobry, panie trenerze. Dariusz Faron, wirtualna Polska tutaj. Mam dwa pytania, jeśli można. Pierwsze pytanie o pana uczucia, bo piłkarze w strefie mieszanej dla dziennikarzy w basie Polaków mówili, że ten czas bezpośrednio przed meczem, kilkadziesiąt godzin, to jest czas, kiedy pojawiają się emocje, bo kiedy zaczyna się spotkanie, to zostawia się już to za sobą. Dla pana to pierwszy tak duży turniej. Więc pytanie, co pan czuje w przededniu meczu? Miałem bardzo duży spokój, akurat. Prawie 500 meczów mam jako trener już oficjalnych, także nie mam jakiegoś zdenerwowania. Wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani, wiem, że zawodnicy chętnie trenują, zawodnicy są bardzo otwarci, zawodnicy widać po nich chęć stworzenia dobrej grupy i dobrego widowiska dlatego generalnie to bardzo duży spokój i cieszę się, że to się zaczyna, bo też jest to taka droga kolejna do tego, żeby ten zespół robił krok do przodu. To jeszcze jedno pytanie. Odniosę się do słów byłego selekcjonera Adama Nawałki, który stwierdził na łamach WP Sportowe Fakty, że absencja takiego zawodnika jak Lewandowski zawsze wpływa na sposób gry drużyny. Stąd pytanie do Pana trenera, czy faktycznie jeśli mamy Nieobecność kapitana to mocno wpływa to na sposób, w jaki rozegramy to spotkanie. Dziękuję bardzo. No, akurat większość selekcjonerów nie miało takiej okazji, żeby grać bez Roberta. No jak ja teraz, jak jestem selekcjonerem, to już jest praktycznie trzecie spotkanie, bo nie mam co ukrywać, że w pierwszych dwóch Roberta nie było na zgrupowaniu, dlatego ten zespół musi dorusić. to, co powiedziałem, że. Musimy zmienić trochę pokoleniowo ten zespół. Powoli to się, to się zdarza i na pewno zrobimy wszystko, żeby jako zespół zaprezentować się bardzo dobrze. Nie wycofamy się przed tym, co robimy. Robimy wszystko w tym kierunku, żeby ci zawodnicy nabierali pewności siebie i żebyśmy indywidualnie na tyle, na ile możemy rozwinęli zespół. I to jest dla mnie bardzo ważne. A drugie, żebyśmy przy okazji też żeby każdy z zawodników, który wróci z reprezentacji, to może, żeby powiedział coś, że zrobiliśmy coś dobrego dla jego kariery, żeby się rozwijał i żeby następni zawodnicy wiedzieli, że mają szansę yy, dostać się do reprezentacji. Hi. Here. Andrea Rubio from... Pytanie od hiszpańskiej telewizji. Jak ważne będzie... Absent, Absent, absencja Roberta lawowskiego jutro. To, to powiedziałem tutaj wcześniej, także akurat yy, powiem jeszcze raz, że jako zawodnik jest to jeden z najlepszych zawodników na świecie i nie ma co ukrywać, że to na pewno będzie brak, ale inni zawodnicy muszą teraz pokazać się z dobrej strony. Inni zawodnicy muszą zrobić wszystko, żeby osiągnąć korzystny wynik. I mamy nadzieję, że ten turniej będzie dla nas trwał dalej i Robert jeszcze zagra w niejednym meczu. Dzień dobry panie trenerze, Goal.pl. Gdyby tak podzielić pana kadencję na dwa etapy, tą do euro i tą od euro i podsumować tą pierwszą, która się właśnie w tym momencie kończy, co było pana największą trudnością i co jest największym sukcesem w tej właśnie części? Najtrudniejsze to ukryć przed wami skład. To, to jest chyba najtrudniejsze, bo to tu wypływają, widzę ciągle składy jeden drugi, także to to rzeczywiście, a jeżeli chodzi na poważnie, tak to yy, na pewno trudnością było to, że pierwsze powołanie, które mieliśmy, były po dwóch tygodniach i wtedy bardzo duża grupa zawodników nie grała w klubach, i, i musieliśmy różne, różnych tych zawodników powoływać, którzy gdzieś wtedy których ja też dobrze znałem i, i mam nadzieję, że oni dojdą później do następnej etapie dalej do kadry, ale wtedy akurat było to na szybko i gdzieś tam to akurat na plus. Później te bardzo istotne mecze barażowe, które były i tutaj jeszcze raz przy okazji mogę Stadionu Wojny Narodowej podziękować, bo uważam, że to bardzo ważna rola była tego stadionu i Polskiego Związku Piłki Nożnej, który stworzył nam warunki do tego, żebyśmy się odpowiednio Mogli przygotować, a druga teraz euro. No my, my tutaj wszyscy nas wskazują na straty. no Jak się gdzieś słyszy, to generalnie nie mamy szans, dlatego, jako zespół, jesteśmy outsiderem tutaj. Ale jako grupa, dla nas to jest najważniejsze. I może jak tak patrzymy z perspektywy, to dla mnie najważniejsze jest to, że stworzyliśmy zespół, że stworzyliśmy zespół, który chce walczyć jego jeden za drugiego i oby jutro te wszystkie właśnie, które w polskiej piłce gdzieś czasami miały miejsce, które, które były, żeby to jutro poszło w zapomnienie i żebyśmy wspierali tą reprezentację wszyscy, żebyśmy jak mogli ubrali jutro wszyscy koszulki biało-czerwone i wspierali reprezentację, a kibice na pewno tutaj będą naszym dwunastym zawodnikiem, a my jako zespół na pewno zrobimy wszystko, żeby zaprezentować się godnie i żebyśmy wszyscy z dumą patrzyli na tą reprezentację. Hello, from the French News Agency. Pytanie od francuskiej agencji prasowej. Jak oceniasz tą drużynę, tą grupę? Przepraszam? Francja, Holandia, Austria. Czy to jest najważniejszy mecz jutro? Jeżeli jest wicemisz świata, to... Jest ok, no? Jeżeli jest wicemisz świata w grupie, no to musi być silna grupa. Jeżeli jest Holandia jeden z faworytów... Mistrzostw Europy i wielu ekspertów yy, daje ich w gronie faworytów, którzy mogą zdobyć w tym roku mistrzostwo Europy. No to na pewno trafiliśmy do bardzo silnej grupy i Austria, która, która też jest rewelacją tych, tych ostatnich spotkań. Dlatego my, my jako zespół tutaj spokojnie do tego podchodzimy. Przeciwstawimy się na pewno jeżeli chodzi o agresję. Przeciw, przeciwstawimy się dobrą organizacją gry i wierzę, że ten ostatni mecz z Francją będzie dalej dla nas bardzo istotny, jeżeli chodzi o awans tej grupy. Dzień dobry Panie Trenerze. Piotr Bukowski, Panorama Telewizja Polska. Dwa pytania mam takie. Pierwsze dotyczy tego mieliśmy czas w, czasy w reprezentacji, kiedy nie można było cofać autokaru z piłkarzami, do szatni nie mogła wejść kobieta. Czy, czy jakieś takie historie związane z tym co nie jest bezpośrednio związane z treningami, ale co pomaga wygrać, a przynajmniej nie przegrać meczu. Czy coś takiego pan ma? A druga sprawa? To ja najpierw na to pieczę. Ja nie, bo ja jestem zawsze uważam, że przesądy to oznaka słabości i to, to jest akurat, gdyby, gdyby na to patrzeć, no każdy ma tam swoje, do nikomu nie, broń Boże, nie zarzucam, bo każdy może zrobić jak mu się podoba, jak widać, ja raz jestem ogolony, nieogolony, Raz ubrany tak, raz ubrany tak i, i nie mam z tym najmniejszego znaczenia. I tak decydują piłkarze, decyduje to co jest na boisku, decyduje ta cała otoczka przygotowania do tego i to jest najważniejsze w przygotowaniu każdego trenera. I najważniejsze jest zawodnicy, bo oni, żeby zawodnicy kupili pomysł trenera i to jest cenne. Druga sprawa dotyczy sędziego jutrzejszego spotkania. Portugalczyk trzy razy gwizdał w meczach reprezentacji Holandii. Ani razu Holandia nie przegrała. Czy to jest dobry prognostyk dla nas przed tym spotkaniem? Nie mówię o bezstronności, mówię raczej o tym, czy to może przynieść im szczęście. No, ale jak nam sędziowo i byłem trenerem, też nie przegraliśmy. Dziękuję. Co myślisz, że jest najsilniejszą stroną drużyny holenderskiej? Akurat Z czym mogą sobie poradzić? Zespół holenderski mają bardzo dużo zawodników, którzy są wyróżniający w swoich klubach i tu dlatego musimy się przeciwstawić zespołowościom i to jest dla nas bardzo ważne, a generalnie reprezentacja Holandii zawsze była zdecydowanym faworytem każdej imprezy, która się odbywała. Dzień dobry panie selekcjonerze. Michał Skiba, Super Express. Tutaj jestem. Proste pytanie, takie klasyczne, które dziwię się, że jeszcze nie padło. Czy ma Pan już ten wyjściowy skład w głowie, czy przed jeszcze długa noc i analiza do samego końca? Hmm, czy, czy długi? No, na pewno każdy trener gdzieś się zastanawia, to zawsze może się coś jeszcze wydarzyć, ale to, co mówiliśmy wcześniej, na rzeczy, na które nie ma się, to nie ma wpływu, a, a skład na pewno jakiś w głowie mamy i przygotowujemy jeszcze. Tylko i wyłącznie odprawy, bo my już więcej swoją robotę skończyliśmy jako trenerzy. Bo analizę zrobiliśmy zawodnikom, analizę zrobiliśmy swoją. Wszyscy, którzy mieli możliwość przeanalizowania zespołu Holandii, to przeanalizowaliśmy i tylko teraz rozgrzewka i przygotowanie do meczu odprawa. A zawodnicy skład się dowiedzą przed samym wyjazdem już na stadion. Także na pewno dla nas jest to bardzo ważne, żebyśmy byli zespołem. Nieważne kto wystąpi i nawet ci rezerwowi dzisiaj oni są bardzo ważni. Ci zawodnicy, którzy też nie pojechali, to jest też bardzo istotne, oni są też częścią tego zespołu i może dzisiaj ich nie ma, ale oni są tak samo z reprezentacją Polski i oby oni nas też wszyscy wspierali. Wojciech Górski, Interia, panie selekcjonerze, jak tak słucha się pana wypowiedzi, no to czuć z nich duży spokój, który z nich bije. Często wspomina pan, że, że jest trenerem już długi czas, no i właśnie zastanawiam się, czy... To, że jutro poprowadzi Pan reprezentację Polski jako selekcjoner na Wielkim Turnieju, to odbiera Pan jako takie spełnienie trenerskich marzeń? A jeżeli nie, to jakie są trenerskie marzenia Michała Prawierza? Ja akurat, czy prowadzę dzieci, czy prowadzę pierwszą reprezentację, to tak samo do tego podchodzę i sprawiało mi to wielką przyjemność. Kiedyś prowadziłem TKKF Chorzów, piłkę halową i też mi sprawiało przyjemność. Dla mnie jest to, jest to fajna rzecz, że mogę rozwijać piłkarzy i cieszę się, jak. Widzę wielu piłkarzy, którzy zmieniają status życiowy i to jest tak samo wspaniała rzecz, jak po latach w kadrze spotyka się tylu piłkarzy, których się prowadziło w klubach i gdzieś tam ze mną nigdy nie mieli problemu piłkarzy, których chcieli pracować i oni zmieniają status, a rzeczywiście jest to fajne spotkanie dla nas wszystkich, bo jest to próba też sprawdzenia się i ocenienia jak na wielkiej imprezie będziemy wyglądać. Dlatego tym bardziej zawodnikom mówię, żeby się nie wycofywali i zawodnikom mówię, żeby byli sobą, żeby wszyscy mieli siłę w sobie i żeby poczuli po prostu to, jeżeli ci ludzie, którzy przyjdą na stadion, że nas wspierają i tak samo, że miliony ludzi, ludzi którzy przed telewizorami będą, żeby wiedzieli, że to jest wsparcie od tych kibiców. Tomek Łodarczyk meczyki, dzień dobry, panie trenerze, to zostaniemy może przy tych rodzinnych klimatach, bo piłkarze mogą zaprosić 10 osób ze swoich najbliższych na spotkanie. Zastanawiam się, czy pan też kogoś zaprosił na ten mecz. Kto z pana najbliższych będzie na jutrzejszym spotkaniu w Hamburgu? Dla mnie najważniejsze jest to, co jest na Boisku i zawodnicy, a to prywatne sprawy to są prywatne i zostawiłbym. To jeszcze, jeżeli mogę. Y Wydaje się przynajmniej na tę chwilę, że Paweł Dawidowicz jest dalej od wystąpienia w tym spotkaniu, lub zdecydowanie dalej, skoro nie trenował cały tydzień z zespołem. Jak bardzo to panu komplikuje jednak tę sytuację, bo obrona wydawała się być już powoli stabilnym tym tworem trójki środkowych obrońców, a tutaj Paweł znowu niestety no wydaje się, że może wypaść? Ja nie mam wpływu, to na tym się nie przejmuję. No nie, nie zrobię nic, no po prostu muszę tylko odpowiednio zestawić linii obrony i musimy ze sztabem wszyscy którzy są bardzo istotni przy tych rozmowach które prowadzimy żeby każdy powiedział swoje zdanie bo akurat cenię bardzo ludzi których mam w sztabie i mają swoje zdanie także jak byliśmy zgodni ze składem w meczach wcześniejszych tak teraz mamy różne różne zdania i szanuję te, te wszystkie opinie tych trenerów i to jest dla mnie bardzo ważne i wierzę w to że podejmiemy wszyscy wspólnie dobrą decyzję. Oh, yeah. yes, hello. My name is from Holland. Pytanie z Holandii. Po, w pytaniu dla holandzkich mediów były dyrekt, dyrektor DZF, był bardzo krytyczny wobec Polski. Po, trochę przesadzam, ale powiedział, że, czasami, że Holandia może zagrać nawet bez bramkarza. Janowi dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, bo wiem, że gdzieś tam się boryka z jakimiś kłopotami zdrowotnymi i niech to zostanie, co powiedział, to jest jego zdanie, ma prawo wypowiadać, co chce. Maciej Białek Polska Agencja Prasowa. Jeszcze raz Panie Trenerze powiedział Pan przed chwilą, że ma Pan już tak skład w głowie, powiedzmy, a wcześniej mówił Pan, że w przypadku Pawła Dawidowicza jeszcze no ten znak zapytania jest, bo będzie Pan wieczorem podejmował decyzję, czy w tym składzie w głowie Pana jest Paweł Dawidowicz, czy, czy jednak ktoś inny, a ewentualnie dobra decyzja lekarza opinia wpłynie na zmianę jeszcze Pana składu. Na pewno bez, bez zdania lekarza nie, nie podejmę jakiegoś ruchu który by zagrażał zdrowiu piłkarza i zdrowie piłkarza jest dla mnie najważniejsze bo wierzę, że jeszcze wielu piłkarzy będziemy potrzebować Are there any other questions from the room? I don't see any hands.